Mamy pierwszy poranek w Chorwacji. Jest godzina 7 rano, a może trochę po. W każdym razie i tak udało nam się wcześniej wstać, ale to zasługa tylko i wyłącznie tego, że po prostu szybko poszliśmy spać. Jak to mówią, najpierw obowiązki, a później zabawa, no i na tą zabawę już czasu nie starczało. Tak. Tak, Aniula idzie ze mną, szukamy śniadania. Tutaj, o, mamy sklep. Piekarnia, na dodatek. Jest piekarnia, jest piekarnia, jest piekarnia. Będzie jedzenie. Od 7, jest. Jeszcze na odwrót. Dobra, mamy śniadanie. Wszystko zmieściło się w folii. Za dwa jogurty, dwie bułki, dwa pączki zapłaciliśmy 30 kun. Nawet nie wiem, ile to jest. Około 18 zł. Coś koło tego. No, szukamy miejscowy na śniadanie. Przy okazji będziemy mieli piękną panoramę. Nasze śniadanie. Chociaż morza nie ma, ale i tak jest zajebiście. Możecie popodziwiać nasze lokum. Ile będzie widać, tyle będzie widać. Tym się nie przejmujmy. Idziemy zamontować sakwy. Sakwy montowane są na taki kluczyk. Powiem wam szczerze, że wypakowywanie codziennie sakw, mimo że zajmuje trochę czasu i trzeba je ponosić, to i tak jest rewelacyjne. Bo w porównaniu do poprzedniego rozwiązania, kiedy za każdym razem musiałem wypakowywać wszystko z sakwy, nieważne czy potrzebne, czy niepotrzebne, po prostu musiało iść do pokoju, żeby nic nie zostawiać. Tak tutaj zabierając sakwy ze sobą, to jest po prostu fajne rozwiązanie i zawsze mamy je spakowane i wyciągamy tylko to, co z wierzchu, póki jest potrzebne. Kwestią taką zasadniczą, którą trzeba pamiętać, to żeby po prostu przekluczyć i otworzyć tą blokadę tam, zanim będziemy ją wkładać na motocykl, bo inaczej po prostu jej nie włożymy. Montaż jest, kurde, bardzo prosty. I już. Sakwa siedzi już na tych i to samo robimy z drugiej strony. Tu ten zamek za każdym razem po wyciągnięciu kluczyka automatycznie się blokuje, co jest mądrym sprawą, bo jakbyśmy mieli... O, nasza pani gospodyni, która nam bardzo pomaga, dała nawet jabłka na drogę. Tak więc Chorwaci są bardzo, bardzo gościnni. I już, i mamy zapakowane sakwy. Zaraz w drogę! O, dobrze. Wszystkiego dobrego. Sretam put i pomalu. Tak, pomału, bo strasznie. Dziękuję bardzo. Dojdzie to obec. Wracajcie się. Okej. Gościnność super. Siedzisz? Okej. Hola. Wszystkiego dobrego. O, motocykle! O, prosiak się! Tam się prosiak piek, ale nie jesteśmy głodni, bo zjedliśmy śniadanie, ale jeden właśnie z przysmaków, które tutaj polecają zjeść, to właśnie takiego prosiaka pieczonego na ogniu. Na pewno gdzieś zjemy, szczególnie właśnie przy drodze, te grille takie mają to w ofercie. A ja lubię mięso, tak więc mi to graj. Jest Irovini! Pierwszy cel osiągnięty dzisiejszego dnia. Ciekawe, czy coś będziemy płacić za motocykl? Czy nie? Jednak idziemy dalej, ale spokojnie można byłoby to zostawić. Tu widziałem jakiegoś marudera. O! Jest i maruder, stoi bez problemu. Tak mi się wydaje, że to maruder. No, chyba o to i chodziło. No to jest, parking dla motocykli, raczej niepłatny. Jak dostanę mandat, to wam powiem. Ale nie sądzę. Super miejsce dla motocykli, zaraz przy samym porcie. No rewelacja. Aniulka, jak ci się podoba na wybrzeżu chorwackim? Nie
jak będę w stroju kąpielowym, to ci powiem. A, jak poczułeś piasek pod nogami, okej. Okay. Bajer jest przy zejściu. Patrz, jako mistrzostwo świata. No, nie trzeba być we Włoszech, w Rzymie, żeby zobaczyć Koloseum. Pula ma taką wierną kopię, oczywiście mniejszą, mniej okazałą, ale także to rzymska budowla. Już nawet widać kawałek. Robi wrażenie, w każdym bądź razie. Spróbujemy gdzieś zaparkować. O, i nawet mamy stację benzynową, do której warto by było zajechać. Powiedz, że jest 95. Nie, to tylko diesel. Dupa. Ale gorąco. O kuźwa, koło palm to się. No jesteśmy w Koloseum w Puli albo w amfiteatrze, w zależności jak na to patrzeć. Wejście do najtańszych nie należy. Za dwie osoby zapłaciliśmy 100 kun, około 60 zł. O, idzie Aniulka. Musiała najpierw sprawdzić, czy na dole coś jest, żeby jej się chciało zejść. Taka cwaniara z niej. A tu są jakieś lochy w ogóle. Ale kamienie. No. Fajne zabezpieczenie z tych plastikowych łańcuszków, co nie? Ale motocyklistów tutaj normalnie więcej motocyklistów niż samochodów, więcej motocykli niż samochodów, to jest na pewno. A jadą kolejni, nawet nie ma czasu zamachać, zakrętów jest tyle. Dobrze, że mam nawigację, to mi pokazuje te co ostrzejsze. Takie 180 stopni, bo naprawdę idzie się zdziwić. Chociaż znaki ograniczenia prędkości też dużo sygnalizują. Ale nie zawsze się zwraca na nie uwagę. Ogólnie widoczki, powiem wam szczerze, nie do skopiowania. To naprawdę raj dla motocyklistów. I to widać po ich ilości. Naprawdę nie żałuję, że przyjechałem do Chorwacji. Ło, cóż to? To była droga kiedyś? Masakra. Albo niedobudowany odcinek. Ale naprawdę... wow. Chociaż sądzę, że Chorwacja jeszcze wielokrotnie nas zaskoczy. Bo im dalej jedziemy, tym jest ładniejszy widok. I bardziej zróżnicowane. Strasznie zróżnicowana jest ta Chorwacja. To akurat jest dobre. Mają i góry, i morze, i wybrzeże. Jeszcze tylko dodać nasz
piasek z Bałtyku i byśmy mieli full wypas. Grupki motocyklistów. Jakieś wysepki, no kurde, ale widoczki. Ci to dają radę. Dobra, tu może dać sobie lepiej spokój z tym, z tą lewą. Ale drogi, jeśli chodzi o ich na razie poziom, to są lepsze niż w Polsce. Nie ma co, taki asfalcik jak tutaj jest prawie cały czas. Żadnych dziur, żadnych takich łat tutaj. No tu się nie nudzi, tu się motocyklista nie nudzi. To nie autostrady, gdzie idzie usnąć. Nawet plecaczek ma adrenalinkę, kiedy widzi jakąś przepaść pod sobą, pod nami. Zejdziesz? Zobaczymy, co to jest, skoro tak dużo samochodów stoi, co nie? Co to jest? Tam jakaś zatoczka chyba jest. Ale tam ludzie leżą i tu jest taki cypelek. Widać to? Tam jest ten cypelek, co nie? Chodziło o taką zmiankę ten. A gdzie to widać? Tam. A, czyli za daleko. I gdzieś tam jest zejście. Mhm. Ale tutaj nie ma nic. Tu już nie ma nic. No dobra. Same auta. No takie miejscowe są fajne, co? No dobra, jedziemy. No to stajemy gdzieś najbliżej dla miejscowości, tak? To ja schodzę i zaraz wchodzę, co? 3-4. Zatoczka jest zajebista, weź tu jedź. O kurde, majstersztyk. Z chęcią, chyba warto było. Najbardziej warto to byłoby się tu wykąpać. Wybierz film, wybierz film. Huh.